Dzień dobry, kochane, witam Was w kolejną środę. Dzisiaj troszeczkę będzie nawiązanie do tego, co już za chwilę będzie się działo. A mianowicie dzisiaj opowiem Wam, od czego zacząć pielęgnację jesienną. Od retinolu czy kwasów, a może jednego czy drugiego? Jak tutaj to ze sobą połączyć? Już w najbliższą sobotę zauważycie, że będzie odpowiednio przygotowawczy materiał do skóry właśnie na nadejście retinolu i kwasów. Co to znaczy? Po lecie ta skóra potrafi być mocno uwrażliwiona. Jakie sygnały daje nam skóra, kiedy absolutnie nie możemy po takie preparaty sięgnąć? Właśnie taką odpowiedź na to pytanie znajdziecie w najnowszym materiale sobotnim. A ponadto już za chwilę, bo 7 września, ukażą się świeżusieńkie schematy jesienne, gdzie będziecie miały do wyboru, do koloru różnorakie preparaty, jak zawsze. Tu od razu też wspomnę, to nie jedna z Was prosiła mnie o to, żeby bardziej intensywniej wspomóc schemat numer 4 o peptydy i oczywiście to się również w tych schematach jesiennych ukaże. A dzisiaj właśnie tak jak wspomniałam, opowiemy sobie o retinolu i kwasach, to w szczególności dla tych osób, które są takimi niecierpliwusami i już chciałyby zacząć takowe działania. Ja zachęcam Was do tego, żebyście jeszcze chwilkę poczekały, bo już we wrześniu zaraz się ukażą świeże materiały o tym, ale jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości i już koniecznie chcecie teraz we wrześniu sięgnąć po retinol czy po jakikolwiek kwas, to oglądajcie dalej. Najważniejsza kwestia to taka, że retinol działa zupełnie inaczej niż kwasy, a mianowicie retinol działa z opóźnionym zapłonem. To oznacza, że nie zauważycie od razu jego działania po jednokrotnym zastosowaniu. To się czasem zdarza, ale w takich naprawdę bardzo indywidualnych przypadkach. A jeżeli chodzi o kwasy, to możecie momentalnie zauważyć reakcję skóry. I teraz retinol, ponieważ działa właśnie z tym opóźnionym zapłonem, to może być tak, że po jednym, drugim, trzecim, a nawet dopiero czwartym razie zauważycie jakieś podrażnienie i zaczerwienienie skóry. Kwasy, które wywołują momentalnie złuszczanie, choć oczywiście to zależy też od rodzaju kwasów, powodują pieczenie, szczypanie, zaczerwienienie w zasadzie w momencie, jeżeli sięgamy po jakiś właśnie kwas złuszczający, typu kwas glikolowy, wysokostężony kwas migdałowy czy mlekowy. I teraz, jeżeli byście już stosowały regularnie kwasy, to oczywiście możemy wtedy dołączyć retinol. Natomiast jeżeli nie stosowałyście dotychczas żadnej z tych wymienionych substancji, to zdecydowanie sięgamy po retinol najpierw. Dlatego, że jeżeli on da nam odpowiedź taką opóźnioną, to gdybyście nagle wprowadziły jedno i drugie, to może dojść nawet do poparzenia poretinolowego. Co jest objawem tego, że skóra jest uwrażliwiona po retinolu? Przede wszystkim dość charakterystyczny rumień i uczucie ciepła. Zastosowałyście retinol poprzedniego wieczoru, rano wstajecie i widzicie, że skóra jest zaczerwieniona. Może to się zdarzyć, tak jak mówię, po już jednym zastosowaniu, może to się zdarzyć po kilku razach, ale może się to w ogóle nie wydarzyć i wspaniale. Dlatego też będę opowiadała w osobnym materiale o retinolu, w jaki sposób go wdrażać, ale teraz Wam odpowiadam tu przede wszystkim na to pytanie, co najpierw. Najpierw, jeżeli chcecie wprowadzić jedno i drugie, stosujemy retinol. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli już jesteście wdrożone w kwasy, to możecie zastosować, jak najbardziej wdrożyć już retinol bez odstawiania kwasów. Jaka jest różnica między kwasami a retinolem? Retinol działa długofalowo na podstawie nawet kilku tygodni. 6-8 tygodni to jest taki moment przeprogramowania skóry. I on uwrażliwia skórę na słońce, ale nie, że sam w sobie. To by było bym powiedziała, to by była zła odpowiedź. On sam w sobie nie jest substancją fotouczulającą, uwrażliwiającą skórę na słońce, tylko na zasadzie tego, że na początku ścieńcza warstwę rogową naskórka, to powoduje mniejszą obronę skóry przed promieniami słonecznymi. I on działa bardziej w głębi. W głębszych warstwach naskórka i w skórze właściwej. Kwasy działają bardzo szybko, nawet na powierzchni skóry, złuszczają szybciusieńko warstwę rogową, więc jeżeli zastosujecie najpierw kwasy, a później na to dołożycie jeszcze retinol, tam oczywiście w odstępie 2-3 dni, ale wcześniej nie stosowałyście nic, to macie prawie jak w banku, że od razu się pojawi podrażnienie po retinolu, tak? Natomiast jeżeli chcecie stosować same kwasy, nic nie stoi na przeszkodzie, one nie potrzebują budowania tolerancji. I możecie sobie sięgnąć po te substancje jak najbardziej już za chwilę. W zasadzie mówię o tych substancjach złuszczających, czyli już teraz we wrześniu. Ale jeżeli wprowadzicie najpierw kwasy
i nagle Was zainteresuje retinol, no to jest troszeczkę trudniej. Bo jeżeli ich nie stosowałyście wcześniej, a tak jak mówię, dopiero co wprowadziłyście i chcecie wprowadzić retinol, no to wtedy jest taka sytuacja, że powinno się odstawić kwasy na 2 tygodnie, zastosować retinol odpowiednio, to co będę Wam tłumaczyła w tym odcinku o retinolu, obserwować sytuację przez 2 tygodnie i jeżeli będzie wszystko ok, to dopiero zwiększacie częstotliwość retinolu i w kolejnym miesiącu dopiero wprowadzacie kwas. Tak to wygląda. Także tutaj dziewczyny, nie sięgajcie od razu po wszelakie rozwiązania. Pamiętajcie, że to są rozwiązania długofalowe. Retinol ma być substancją, która będzie Wam, Waszym przyjacielem przez wiele, wiele lat, która będzie cały czas stymulowała skórę do odnowy. Ja kocham jedno i drugie. Tutaj powiem, nie wiem, co jedno bardziej, co mniej. Dlatego dzisiaj stąd taka tematyka. Czyli to jest bardzo istotne, żeby to wszystko było czynione odpowiednio, w odpowiednim czasie, żeby naszej skórze nie zaszkodzić. I jeszcze bardzo ważna sytuacja. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy to jest odpowiedni czas, czy Wasza skóra się do tego nadaje, to poczekajcie proszę do tego sobotniego odcinka, gdzie będę tłumaczyła, kiedy wolno sięgnąć, a kiedy absolutnie należy z tych substancji zrezygnować. Tymczasem pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dzisiaj takim bardzo szybkim skrótem, rzutem na taśmę, ale to po to, żeby Was ostrzec, żebyście nie zrobiły sobie krzywdy. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa, pa.